Mamy takie zadanie. Niech g będzie funkcją różniczkowalną określoną na przedziale od -4 do -4. Wykres funkcji g jest pokazany poniżej. Ile punktów przegięcia ma wykres funkcji g? No to przypomnijmy sobie, co to jest punkt przegięcia. Punkt przegięcia to jest taki punkt, w którym wykres funkcji zmienia swój charakter z wypukłego na wklęsły, albo na odwrót, z wklęsłego na wypukły. Co to znaczy, że Wykres funkcji jest wypukły. To znaczy na przykład tyle, że styczna do wykresu jej nachylenie cały czas rośnie. Że nachylenie stycznej nachylenie stycznej cały czas rośnie w tym obszarze, gdzie funkcja jest wypukła, czyli nachylenie rośnie. No a tam, gdzie funkcja jest wklęsła, to nachylenie maleje. Maleje. Więc punkt przegięcia to jest taki punkt, w którym następuje takie przejście od rosnącego nachylenia do malejącego nachylenia. Albo na odwrót, od nachylenia malejącego, to wtedy kiedy funkcja jest wklęsła, czyli tutaj nachylenie maleje, do takiego obszaru, gdzie nachylenie zaczyna rosnąć. Czyli tutaj nachylenie rośnie. Więc musimy popatrzeć na wykresie. Jak zachowuje się nachylenie stycznej do wykresu i tam gdzie ono zmienia się z rosnącego na malejące tam będzie punkt przegięcia. No to popatrzmy tutaj najbardziej na lewo. Tutaj widzimy, że funkcja bardzo szybko rośnie, czyli nachylenie stycznej tutaj tutaj nachylenie stycznej jest bardzo duże. Ale to nachylenie widzimy tutaj cały czas maleje, czyli tutaj funkcja jest wklęsła. Nachylenie stycznej tutaj jest coraz mniejsze, coraz mniejsze tutaj będzie nachylenie stycznej coraz mniejsze. Coraz mniejsze. Tutaj w szczególności jest taki punkt, gdzie nachylenie stycznej będzie równe 0. Tutaj dalej będzie malało, będzie dalej ujemne. Będzie coraz bardziej ujemne, aż powiedzmy gdzieś tutaj, w tym miejscu, to nachylenie zaczyna z powrotem rosnąć. Czyli od tego miejsca nachylenie znowu rośnie. Jest ujemne, ale rośnie. Jest coraz mniej ujemne. Rośnie, rośnie, rośnie. Osiąga tutaj, w tym punkcie osiąga 0. Ale następnie za tym punktem znowu zaczyna maleć, czyli tutaj znowu zmienia się charakter wypukłości. Do tego miejsca nachylenie rosło, a teraz od tego punktu znowu zaczyna maleć. Czyli tutaj nachylenie maleje, jest coraz bardziej ujemne, maleje, maleje. I tutaj w tym punkcie mniej więcej widzimy, że znowu zaczyna rosnąć nachylenie. Tutaj nachylenie zaczyna rosnąć, rosną, rośnie, jest coraz większe. Tutaj osiąga 0, no bo było ujemne. Ale coraz mniej ujemny, tutaj osiąga 0. Tutaj robi się dodatnie, i tutaj cały czas rośnie, jest coraz większe nachylenie, i tutaj już jest bardzo duże nachylenie stycznej. Czyli widzimy, że tak, tutaj w tym obszarze ewidentnie funkcja jest wklęsła. Nachylenie tutaj cały czas maleje. Dokładnie ten punkt znaleźć, gdzie on dokładnie jest, w którym ona zmienia ten charakter, no to trudno jest określić, ale gdzieś tutaj musi być zmiana, dlatego że widzimy, że w tym obszarze ewidentnie nachylenie rośnie, czyli tutaj funkcja jest wypukła. Tutaj znowu funkcja jest wklęsła na tym kawałku, a tutaj znowu jest wypukła, czyli widzimy, że trzy razy zmienia ten charakter, czyli mamy trzy punkty przegięcia. Czyli tutaj odpowiedź do tego zadania trzeba by było w arkuszu odpowiedzi zaznaczyć, że są trzy punkty przegięcia.